Po roku przerwy w końskich znów zabiło wielkie motoserce. Wszystko za sprawą grupy motocyklowej Czarna Flota z jej prezydentem Mirosławem Motylem na czele. Dzięki akcji zebrano mnóstwo krwi. Motoserce w Końskich zabiło w niedzielę już o godzinie 9.30. Było uroczyste otwarcie przez włodarzy miasta, starostwo. I od 9.30 praktycznie już jest pobór krwi przez PCK z Kielc. Wiemy, ile osób, jakie jest zainteresowanie oddawaniem krwi? No i już zanim się rozłożyli z punktem poboru, to już kolejka stała. No w tej chwili oddało tam bodajże 20 osób. A ogólnie zebraliśmy już przez te półtora tygodnia 24 litry krwi w piącie krwiodawstwa. A kolejne litry oddano także w niedzielę podczas samej akcji. Łącznie koneccianie w ramach motoserca oddali 43 litry krwi. W koneckie motoserce 2018 zaangażowali się nie tylko miejscowi wielbiciele jednośladów. Zaprzyjaźnieni motocykliści z Przedborza, z Kielc, Opoczna, no i z wszystkich okolicznych miejscowości. Podczas akcji na scenie w Parku Miejskim w Końskich zaprezentowały się cztery zespoły: Milky Boys, S-Band, Amruki Chin oraz Suffler. Boli, 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 ty. Boli, boli, drogę grze. Taki ty w stolicy, jaki ty i ty. Boli, boli, boli ty, ty. Boli, boli trochę ty. Taki ty w stolicy, jaki ty i ty. A gdy na jeździe rozsyta, przez cały dzień swoje stoiska prezentowali też przedstawiciele służb mundurowych. Tę część atrakcji przygotowali członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Jest nas 400 tysięcy. Łączy nas idea wyrażona w motcie w języku esperanto servo per amikeko, co znaczy służyć poprzez przyjaźń. I rozumiem, że dzisiaj zachęcacie do poznawania służb mundurowych, poznawania Straży Granicznej Policji. Dla nas nie jest to nowum, jest to 9. edycja pomysłu, który powstał w Końskich, a ma polegać na zapraszaniu do udziału naszych kolegów, przyjaciół, którzy mają wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Dzisiaj można zobaczyć przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jak wygląda straż pożarna od wewnątrz, czym się zajmuje, jakim sprzętem dysponuje. Po kolei dalej jest koledzy ze Straży Granicznej, którzy także pokazują to, co mają najlepszego. No i za mną koledzy z policji, wojsko i służby medyczne. Czarnej Flocie tego dnia za dobrze przygotowaną i w pełni charytatywną imprezę dziękował gospodarz miasta, burmistrz Krzysztof Obratański. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować kolegom z Czarnej Floty, organizatorom i uczestnikom wydarzenia, które już jest po raz kolejny w Końskich obchodzone, mianowicie motoserca. Rzadko się zdarza, żeby taką osobistą pasję można było przekuć w coś niezmiernie pożytecznego, niezmiernie ważnego społecznie. I za to, co wam się udaje, koledzy z Czarnej Floty, serdeczne podziękowania w imieniu swoim, wszystkich swoich współpracowników. Brawa dla motoserca! Liczne atrakcje akcji Motoserce zakończyła efektowna parada motocyklowa. Ponad 300 maszyn wzięło udział w paradzie ulicami Końskich. To motoryzacyjne show przyciągnęło uwagę bardzo wielu mieszkańców.